baby boom w polskim showbiznesie trwa. Które celebrytki w 2023 roku powitają na świecie dziecko? Niektóre gwiazdy mają to już za sobą, inne jeszcze czekają na ten cudowny moment. Mamą w tym roku została Olga Bołądź, przywitała na świecie swoją drugą pociechę. Pola Wiśniewska urodziła już 6 dziecko. Żona Michała Wiśniewskiego najstarsze dziecko urodziła, kiedy miała zaledwie 18 lat. Dominika Gwint-Dunaszewska przywitała na świecie swoją pierwszą pociechę. Radosną informacją o błogosławionym stanie pochwaliła się także Katarzyna Smolińska z programu Top Model. Modelka urodziła na początku marca. Sylwia Przybysz, młoda piosenkarka, przywitała na świecie niedawno swoją trzecią córkę. Anna Zuch, aktorka, także urodziła swoje pierwsze dziecko. A teraz gwiazdy, które jeszcze mogą się pochwalić stanem błogosławionym. Weronika Sowa, youtuberka, spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Jej poród przewidywany jest na czerwiec. Spodziewa się córki. Lili Masti także oczekuje swojej pierwszej pociechy. Jej poród prawdopodobnie odbędzie się w sierpniu. Niedawno też o swojej kolejnej ciąży poinformowała Maria Dejnek. Wszystkim aktualnym i przyszłym mamom serdecznie gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego.